Friedrich Nietzsche. Ten, który z demonami walczy, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona również patrzy na ciebie. A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki. W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić? Człowiek jest liną rozpiętą między zwierzęciem a nad człowiekiem. Liną nad przepaścią. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Nie gniewem, lecz śmiechem się zabija. Bóg jest martwy. Nie ma czegoś takiego jak fakty, tylko interpretacje. Koniec końców kocha się swą żądzę, a nie to, czego się pożąda. Ja was uczę nad człowieka. Człowiek jest czymś, co pokonanym być powinno. Jeżeli ktoś żyje z tego, że zwalcza wroga, jest zainteresowany tym, aby wróg pozostał przy życiu. Skoro więc wroga macie, nie odpłacajcie mu dobrem za zło. To by zawstydzało. Dowiedzcie mu raczej, iż wyświadczył wam coś dobrego. Kto sobie nie ufa, kłamie zawsze. Stosunki z ludźmi psują charakter, zwłaszcza gdy się go wcale nie posiada. Subtelność wstydu. Ludzie nie wstydzą się myśli brudnych, lecz owszem, kiedy im na myśl przyjdzie, że się ich o te brudne myśli posądza. A gdyby tak pewnego dnia lub nocy jakiś demon wpełznął za tobą w twą najsamotniejszą samotność i rzekł ci: życie to, tak jak je teraz przeżywasz i przeżywałeś, będziesz musiał przeżywać raz jeszcze i niezliczone jeszcze razy. I nie będzie w nim nic nowego, tylko każdy ból i każda rozkosz i każda myśl i westchnienie i wszystko niewymownie małe i wielkie twego życia wrócić ci musi i wszystko w tym samym porządku i następstwie. Tak samo ten pająk i ten blask miesiąca pośród drzew i tak samo ta chwila i ja sam. Wieczna klepsydra istnienia odwraca się jeno, a ty z nią, pyłku z pyłu. Czy nie padłbyś na ziemię i nie zgrzytał zębami i nie przeklął demona, który by tak mówił? Lub czy przeżyłbyś kiedy ogromną chwilę, w której byś był mu rzekł: Bogiem jesteś i nigdy nie słyszałem nic bardziej boskiego? Gdyby myśl ta uzyskała moc nad tobą, zmieniłaby i zmiażdżyła może ciebie, jakim jesteś. Pytanie przy wszystkim i każdym szczególe: czy chcesz tego jeszcze raz i jeszcze niezliczone razy? Leżałoby jak największy ciężar na postępkach twoich. Lub jakże musiałbyś kochać samego siebie i życie, by niczego więcej nie pragnąć nad to ostateczne, wieczne poświadczenie. Zaprawdę ludzie sami nadali sobie wszelkie swe zło i dobro. Zaprawdę nie przejęli go ani go nie odnaleźli, nie spadło im też ono jako głos z nieba. Lepiej nic nie wiedzieć, niżli wiele, a połowicznie.
Lepiej być głupcem na własną rękę, niżli mędrcem według cudzego mniemania. Dwóch rzeczy pragnie prawdziwy mężczyzna. Niebezpieczeństwa i igraszki. Przeto pożąda kobiety jako najniebezpieczniejszej igraszki. Człowiek oddany poznaniu winien nie tylko kochać swych wrogów, lecz i umieć nienawidzić swych przyjaciół. Przeszkodzić samobójstwu. Jest prawo pozwalające odjąć człowiekowi życie, lecz nie ma żadnego, co by pozwalało odejmować śmierć. To już jest okrucieństwem. A gdyby ktoś dla swej nauki przeszedł przez ogień, czegóż to dowodzi? Zaprawdę więcej to waży, gdy własna nauka rodzi się z własnego żaru. Ludzie najczęściej okłamują sami siebie, innych okłamują raczej wyjątkowo. Jesteśmy sobie nieznani, my poznający, my sami samym sobie. Ma to słuszną przyczynę. Nie szukaliśmy siebie nigdy. Jakże stać się miało, byśmy się kiedyś znaleźli? Co jest pieczęcią osiągniętej wolności? Przestać wstydzić się samego siebie. Kto przy zetknięciu z ludźmi nie mienił się niekiedy wszystkimi barwami udręki, kto nie popielał i nie zieleniał ze wstrętu, odrazy, współczucia, zasępienia, osamotnienia, ten na pewno nie jest człowiekiem szlachetniejszego smaku. Nie trzeba się dać w błąd wprowadzać, nie sądźcie, mówią oni, lecz posyłają do piekła wszystko, co im w drodze stoi. Każąc sądzić Bogu, sądzą sami, wychwalając Boga, wychwalają samych siebie. To był najfatalniejszy rodzaj manii wielkości, jaki dotąd istniał na ziemi. Buddyzm jest stokroć bardziej realistyczny niż chrześcijaństwo. Należy mówić tam tylko, gdzie się milczeć nie powinno i tylko o tym, co się przezwyciężyło. Reszta jest gadaniną, literaturą, brakiem karności. Życie jest zdrojem rozkoszy, ale tam, gdzie pije zeń motłoch, zatrute są wszystkie studnie. Mądrość jest szeptem samotnika z samym sobą pośród gwarnego targowiska. Świat rzeczywisty jest o wiele mniejszy niż świat wyobraźni. Jednak człowieka dola jest jako tego drzewa. Im bardziej garnie się ku górze i ku jasności, tym gwałtowniej zapuszczają się jego korzenie w ziemię, w dół, w ciemnie, w głąb, w zło. Dobremu wojownikowi brzmi milej musisz, niżli chce. Wielu umiera zbyt późno, niektórzy umierają zbyt wcześnie. Ziemia, mówił on, ma skórę, na skórze tej są choroby. Jedna z tych chorób zwie się na przykład człowiek. Nie kocha się ojca, ani matki, ani żony, ani dziecka, lecz kocha się przyjemne uczucia, które w nas wzbudzają. Żyj w niewiadomości tego, co twemu stuleciu zdaje się najważniejsze –
Odgroć siebie od dnia dzisiejszego, co najmniej skórą 300 stuleci. A niech krzyk dnia dzisiejszego, zgiełk wojen i rewolucji, będzie ci pomrukiem. Człowiek na skutek swej chytrości, przebiegłości, zakłamania i sztuczności jest gorszym stworzeniem od wszystkich zwierząt. Kto nie umie przysiąść na progu chwili, puszczając całą przeszłość w niepamięć, kto nie jest zdolny trwać w miejscu jak bogini zwycięstwa, nie doznając zawrotu głowy ani lęku, ten nigdy nie dowie się, czym jest szczęście. A po czymże poznaje się w zasadzie, czy ktoś jest udany? Po tym, że człowiek udany miło oddziałuje na nasze zmysły, że wyrzeźbiony jest z drewna twardego, delikatnego i zarazem wonnego. Smakuje mu tylko to, co mu służy. Jego upodobanie i przyjemność zanika tam, gdzie miara tego, co sprzyjające, zostaje przekroczona. Odgaduje środki lecznicze na powstałe uszkodzenia, obraca złe przypadki na swoją korzyść. Co go nie zabije, to go wzmacnia. Instynktownie tworzy ze wszystkiego, co widzi, słyszy, przeżywa, swoją sumę. Jest zasadą wybierającą, wiele rzeczy odrzuca. Zawsze jest w swoim towarzystwie, niezależnie od tego, czy obcuje z książkami, ludźmi czy pejzażami. Obdarza czcią, gdy wybiera, dopuszcza, obdarza zaufaniem. Na wszelkiego rodzaju bodźce reaguje powoli, z ową powolnością, jaką ukształtowała w nim długa przezorność i zamierzona duma. Bada zbliżający się bodziec, jest daleki od wychodzenia mu naprzeciw. Nie wierzy ani w nieszczęście, ani w winę. Potrafi uporać się ze sobą i z innymi, potrafi puścić w niepamięć. Jest wystarczająco silny, aby wszystko musiało mu wyjść na dobre. Im wyżej się wznosimy, tym mniejszymi wydajemy się tym, którzy latać nie mogą. Chrześcijaństwo, alkohol. Dwa wielkie środki zepsucia. Perspektywa pewnej śmierci mogłaby domieszać do koktajlu życia smakowitą i pachnącą kroplę beztroski, ale wy, dziwaczne, aptekarskie dusze, uczyniliście z niej zakażoną truciznę, która całe życie czyni odpychającym. Kto ciągle bardzo się oszczędzał, w końcu wskutek tego cierpi. Niech będzie pochwalone, co czyni twardym. Nie pochwalam krainy, gdzie mleko i miód płyną. Winieneś pragnąć, abyś się spalił we własnym ogniu. Bo jako odnowić się chcesz, jeśliś się w przódy w popiół nie zmienił? Kto się sam poniża, chce być wywyższony. Wojna i męstwo zdziałały więcej wielkich rzeczy niż miłość bliźniego. Nie wasze współczucie, lecz wasza dzielność przynosiła ocalenie tym, którzy zaznali nieszczęścia. Prawdą jest, kochamy życie nie dlatego, że do życia, lecz do kochania przywykliśmy. Nie jest, że życie stokrotnie za krótkie, by w nim się nudzić? Państwem zwie się najzimniejszy ze wszystkich zimnych potworów. Państwo łże we wszystkich językach dobra i zła. Cokolwiek rzeknie, skłamie, a cokolwiek posiada, skradzione to jest.
Zimny kłam głosi ono i ta oto łeż pełznie z jego ust. Ja, państwo, jestem narodem. Łeż to! Gdzie jeszcze istnieje naród, tam nie pojmuje on państwa i nienawidzi go jako złego spojrzenia i grzechu w obyczajach i prawach. Gdzie państwo się kończy, tam dopiero zaczyna się człowiek, który nie jest zbyteczny. Cały świat w to wierzy, lecz w cóż nie wierzy świat cały? Chrześcijaństwo pozbawiło nas żniwa kultury starożytnej. Później znów pozbawiło nas żniwa kultury islamu. Kobieta jest drugim błędem Boga. Kogóż najbardziej nienawidzę wśród dzisiejszej hołoty? Socjalistycznej hołoty, apostołów czandalów, którzy podkopują instynkt, ochotę, uczucie zadowolenia robotnika ze swego małego istnienia, którzy zawistnym go czynią, którzy zemsty go uczą. Krzywda nie leży nigdy w nierówności praw, leży w roszczeniu sobie równych praw. Są dnie, kiedy nawiedza mnie uczucie czarniejsze niż najczarniejsza melancholia, pogarda ludzi. Straszna to rzecz umrzeć w morzu spragnienia. Musicież waszą prawdę aż tak przesalać, by nie gasiła już nawet pragnienia? W synu staje się przekonaniem, co w ojcu jeszcze kłamstwem było. To, co było uśpione w ojcu, budzi się w jego synu i często znajduje w synu odkrywcę sekretu ojca. Wiele trzeba mocy, by umieć żyć, wiedząc, jak bardzo życie i niesprawiedliwość są z sobą złączone. Wielu trzyma się uparcie obranej drogi, lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu. W każdej religii człowiek religijny jest wyjątkiem. W niebie brak wszystkich interesujących ludzi. Zaklinam was, bracia, pozostańcie wierni ziemi i nie wierzcie tym, co wam o nadziemskich mówią nadziejach. Z wszystkiego, co kiedykolwiek napisano, lubię tylko to, co autor napisał własną krwią. Zwe chrześcijaństwo jednym wielkim przekleństwem, jednym wielkim najwnętrzniejszym zepsuciem, jednym wielkim instynktem zemsty, dla którego żaden pretekst nie jest dość jadowity, tajny, podziemny, mały. Zwe je jedną nieśmiertelną, hańbiącą plamą dla ludzkości. Żyjemy w czasach, w których kulturze grozi, że zginie od środków kultury. Wszędzie, gdzie istnieje obłęd, istnieje też ziarno mądrości i geniuszu. Wiara gór nie przenosi, lecz owszem, góry osadza tam, gdzie żadnych nie ma. O tym poucza nas przelotne przejście się przez dom wariatów. Co było dotąd największym przeciwistnieniu zarzutem? Bóg.
gdyby wszystkie jałmużny dawane były wyłącznie z litości, wszyscy żebracy poumieraliby z głodu. Już samo słowo chrześcijaństwo jest nieporozumieniem. W istocie był tylko jeden chrześcijanin, który umarł na krzyżu. Kto porzucił Boga, ten tym twardziej obstaje przy wierze w moralność. Małżeństwa bywają nieszczęśliwe nie z braku miłości, ale z braku przyjaźni. Matką rozpusty nie jest radość, lecz brak radości. Miłość i nienawiść nie są ślepe, ale oślepione ogniem, który same w sobie noszą. Miłość to apogeum nienawiści. Najlepszy umysł niczego nie stworzy bez opętania miłością. Nauka płynąca z cierpienia, z największego cierpienia. Czyż nie wiecie, że właśnie ta nauka przyczyniła się do dotychczasowego postępu ludzkości? Nie ma w świecie dość miłości i dobroci, aby wolno było z nich ofiarowywać coś urojonym istotom. Obłęd u jednostki jest czymś rzadkim, ale u grup, stronnictw, ludów i epok regułą. Ogół łatwo myli tego, co łowi w mętnej wodzie, z tym, kto czerpie z głębi. Równość jest znamieniem upadku. Szczęście jest kobietą. Kiedy widzisz, że zwycięża prawda, zawsze pytaj, jakie potężne kłamstwo za nią walczyło. Kobieta ta jest piękna i mądra. Ach, o ile mądrzejsza by się stała, gdyby nie była piękna. Istnieją kobiety, które jakkolwiek by się szukało, nie mają wnętrza, lecz są jedynie maskami. Dokąd sięgają Niemcy, psują kulturę. Bóg chrześcijański jest tak absurdalnym Bogiem, że powinien zostać zniesiony, nawet jeśli istnieje. Bracie, raz to sobie zapamiętaj, mało rób, a dużo stękaj. Chciałbym, żeby zaczęto od szanowania siebie. Wszystko inne wypływa z tego. Ileż krwi i zgrozy leży na dnie wszystkich dobrych rzeczy. Powołaniem największych jest poznać ryzyko i niebezpieczeństwo i grać w kości ze śmiercią. Nauczyć się czegoś od swych wrogów jest najlepszą drogą, aby ich polubić. Zbiorowe zwyrodnienie człowieka aż do tego, co dzisiejszym matołkom i kpom socjalistycznym zda się ich człowiekiem przyszłości, jest ich ideałem. Zwyrodnienie to i umniejszenie człowieka do rzędu zupełnego zwierzęcia stadnego lub, jak powiadają oni, do rzędu członka wolnego społeczeństwa, zezwierzęcenie człowieka do karłowatości równych praw i uroszczeń jest możliwe, to nie ulega wątpliwości.
ludzie, którym życie codzienne wydaje się za próżne i za monotonne, łatwo stają się religijnymi. To jest zrozumiałe i do wybaczenia, tylko nie mają żadnego prawa wymagać religijności od tych, którym życie codzienne nie upływa pusto i monotonnie. Co jest dobre? Wszystko, co zwiększa w człowieku poczucie mocy. Co jest liche? Wszystko, co pochodzi ze słabości. Niech zginą słabi i nieudatni. Pierwsza teza naszej miłości człowieka. I należy im w tym jeszcze dopomóc. Co jest szkodliwsze niż jakikolwiek występek? Aktywne współcierpienie z wszystkimi nieudatnymi i słabymi. Wszystko, co robimy z miłości, odbywa się poza dobrem i złem. Zaratustra dotknął drzewa, przy którym spoczywał młodzieniec i tak rzekł: gdybym chciał oburącz potrząsnąć tym drzewem, nie potrafiłbym tego uczynić. Ale wiatr, którego nie widzimy, dręczy je i gnie, w którą chce stronę. Najgorzej dręczą nas i gną niewidzialne ręce. Najpoważniejszym sposobem zdeprawowania młodzieńca jest nauczyć go wyżej cenić tych, którzy myślą tak jak on, niż tych, którzy mają odmienne poglądy. Dziękuję niebu, że we wszystkich swoich instynktach pozostałem Polakiem. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Konfucjusz. Czy Soren Kierkegaard?